Wielkanoc, czyli macie wolne, czyli można powiedzieć, że macie wakacje? To może pamiętniki z wakacji? Ta podłoga wyczymie, ty! No, skacz! Skacz! Popiej okno, okno skokanca, ostatnio właśnie od tego skokanca! No, dobra, dobra. Nie możemy się kąpać z tym czymś, to jest brudny basen w ogóle! Lindy z szambo! Oczywiście pomyliły się nam dziury, nie? No, ale to już tam pomijając. Ja by w ogóle tak na to patrza, te latrowy, ja by tego tu siedzieć nie chciał, nie? Tu zacznij koszenia. No wiem, że mówiłem w poprzednim odcinku, że już nie dotknę tematu Sefcia, że jest czas iść dalej. Ale aktualnie w telewizji lecą odcinki, które wszyscy nagrywają i wy możecie je zobaczyć w telewizorze. Odcinki ze Sefciem będą dopiero od 8 kwietnia na czwórce. Więc pomyślałem, że po co wam pokazywać to, co możecie zobaczyć gdzie indziej. Oglądajmy dalej Sefcia i kolegę milionera. Tak, słuchaj, mi jest tak niedobrze, że jedźmy. To naprawdę, jedźmy. Patrycja, mało mnie interesują twoje kwasy żołądkowe. Ferment robisz. Poważnie. Podpisałem. Podpisałem. Ja cię kręcę. This is my house, I swear, I live here. Ty mnie w ogóle nie słuchasz, jak ci go... Cicho! Cicho! Dzisiaj będzie sympatycznie, trochę cringe'owo, ale w sumie to tak jak zwykle. Może nie sympatycznie akurat, to tylko przemytnika z wakacji, ale zapraszam na serdecznie. Ciukaj loczki! Kochani, nie będę was prosił łapki w górę, jeżeli chodzi o nagranie odcinku Sefciem, bo dosłownie jak skończę nagrywać ten odcinek, to jadę do Katowic odwiedzić Sefcia. Mam nadzieję, że wyrobię się z montażem przez te święta wielkanocne, abyście mogli zobaczyć film z odwiedzenia restauracji z Kuchennej Rewolucji oraz odwiedzenie Sefcia już w czwartek. Poproszę was za to łapki w górę, jeżeli chcecie zobaczyć po prostu kolejny odcinek ze Sefciem. Może niektórzy z was już mają dość, nie chcą oglądać dalej, to też dajcie mi znać, wy macie moc. Aby wam odświeżyć pamięć, co było w poprzednich odcinkach, to puścimy takie w poprzednich odcinkach, co przygotował Polsat w ogóle. Artur, kierowca tira, odziedziczył fortunę i zabrał na wakacje kochankę Patrycję i najlepszego przyjaciela Sefcia. Wynajęli drogą willę i ruszyli w tango. A nas okłamywali, że kupili? Zabawy dołączyły Aneta i Kora, które zamieszkały z nimi. Od tamtej pory jest pochyła w dół. Sefcio polubił Korę, a Aneta i Patrycja zaczęły rywalizować. Artura na wyspie odwiedziły dzieci, imprezowy Igor i wycofana Marysia. Ale prawdziwą niespodzianką było pojawienie się Uli, żony Artura. Dowiedziała się o kochance i doszło do wielkiej draki, ale milioner zaskoczył przyjaciela. Zwierzył mu się, że chce wrócić do żony. Nie ma nic bardziej męskiego niż takich dwóch mężczyzn w saunie, nago, obok siebie. Zapamiętaj ten czas. Poranek w willi milionera z lotu ptaka wygląda malowniczo. Ale po zejściu na ziemię i wylądowaniu w kuchni sprawy wyglądają dość przyziemnie. Ja się już gubię z tymi willami, przyrzekam, gubię się z tymi willami. To jest chyba wciąż ta sama, ale oni się wyprowadzali tam z 3 razy. Tam już byli ludzie z innego wątku. Ja nie rozumiem. O jaki to syf. Ty. Taki 6 na 10 już. Polsat, uczycie się, coraz wam lepiej idą te... Nie, no dobra, 4 na 10. Nauczy się robić te babgany! Czemu one tego nie sprzątają, co? Ty chłopie, wykończone te baby leżą, ty. One mają czas ledwo się co na impreza przebrać, ty. Dobra. Zaraz karulki będą łazić. Dobra, zmywarka to zmyje. A ty myślisz, że te szolki te dalej, że skrzydeł dostanę i tam same zalecą? To ktoś tam musi chłopie wsadzić, ty. No kto? No mówi, zmywarka jest od zmywania. Zmywa to zmywarka. Co? Kto to wsadza? No, z reguły to kobiety robią, ale trzeba i o to poprosić. Jak ładnie poprosisz, no moja Ula to robi w domu. Ale ty mi nie gadaj, że trzeba słuchać kobiet. Jak ona o cokolwiek poprosi, to tak, to trzeba gadać. No oczywiście, stary, że trzeba. I ty tak jak cię o cokolwiek poprosi kobieta, to ty to zrobisz, tak? Oczywiście. Ludzi warto czasami słuchać, a czasami nie. Tak? Oczywiście. Naprawdę, na pewno. Dobra, skacz na skakance, poprosiła cię kobieta, proszę, skaczesz, no. Czemu w szufladzie w kuchni macie skakankę? Już. A ty nie ma baba. Ale ja... Oj, Sefciu, kochany, ja cię bardzo proszę, ty taki piękny jesteś. Poskacz, no ty ci skaczesz, no. Jackie, chłopie, poczekaj. No dajesz. Ta podłoga wytrzyma, ty. Czy podłoga wytrzyma? Nie, skacz! No skaczaj! No nie, nie idę. Chłopie, okno, okno, skokance, ostatnio właśnie od tego skokanie. No. Dobra, dobra, dosyć. Ja nie wiem, czy to jest bezpieczne dla zdrowia, jak to robisz w kapciach. Składaj zmywacz do zmywarki. Ja ci powiem tak, że... Nie no, z tą Urszulą masz rację. Ja ją troszeczkę po prostu... Znaczy, cały czas o nim myślę w sumie, naprawdę. Cały czas o nim myślę i... Stary, ale ty sobie teraz, ty nie możesz zaprzątać głowy, ty musisz się na czymś innym skupić. My musimy jakaś wylić, zrelaksować. Zmywarka czeka. No już! My musimy jakaś wylić, musimy zrelaksować. Ja w dzieciach troszeczkę muszę więcej postarać się być. Ty, ja poczepię sobie tym, zaprzątasz teraz głowę. Ty wiesz, że ja cię będę wspierał zawsze. Ty jesteś mój przyjaciel, ja cię będę wspierał zawsze. No to wspieraj, no już, nie musisz patrzeć na ten No dobra.
Nie, bo gdzieś trzeba pojechać, słuchaj. Pojedziemy gdzieś. No, długo to cały czas mi. Podasz mi wody? Słuchaj, czemu ty jest taki bałagan, Patrycja? Skąd ja mam wiedzieć? Nie możesz jakichś dyżurów ustalić z dziewczynami, żeby to sprzątać? Wody. Ty wody nawet nie da napić. Te baby nie robią podstawowej rzeczy, jaką powinny robić. Nie powiem tego. Szanuję moje Wicki, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, Sefcio, jedziemy do miasta na imprezę, dobra? Dobra, no czekaj. Ej, dasz radę się ubrać w 10 minut, dasz? Nie, pół godziny, sorry, pół godziny potrzebuję. Idziesz, pół godziny się ubieramy i ten, ubierz to. No jak, wychodzimy. No posprzątajcie, zmywarka to włączy, jedziemy do miasta na imprezę. Dobra, daj mi to posprzątać. No, szybko. To co za bajzy. Ja to tak widzę, że temu Arturowi nie do końca ta Patrycja już leży. On taki niemiły do niej, taki oschły. Tu nagle coś się mu w głowie z Ulą odpoliło, jakieś wspomnienia wróciły. On się poczuł tak jak w domu, a ja myślę, że on po prostu zaraz te gary zacznie myć. Nie, nie, aż tak źle zimnieje, żeby zaczął zmywać naczynia, Sefcio. Tymczasem w porcie Mikiriko i Chico, wypoczęci, muskani słońcem, delektują się świeżą kawką i śniadaniem. Mikiriko i Chico. Ja będę z wami szczery, ja miałem taką, no niepisaną umowę, że ja specjalnie ominę mimo wszystko ten drugi wątek, abyście wy mieli jakąkolwiek motywację, żeby oglądać te odcinki ponownie. No bo tak, to byłaby już totalna kradzież, jakbym ja wam pokazywał w całości te odcinki. Zwracam się tutaj po prostu do tych komentarzy, którzy mówili: dawaj, dawaj oba wątki. Słuchajcie, pewnie będą youtuberzy, którzy będą to nagrywali. Zostawię im też jakąś kawałek tortu. Też ktoś będzie chciał to przy okazji kiedyś obejrzeć w telewizorze, to przynajmniej będzie dla niego to też ciekawe, że zobaczy drugi wątek. Ja wolę wam zbić 1, 2, 3 odcinki, żeby było ciekawiej, żeby było dynamiczniej i też zostawić też coś dla każdego. Wilk syty i owca cała, tak się mówi. W wyspiarskim raju, jak impreza zaczyna się w piątek, to kończy się w poniedziałek. Pod warunkiem, że w ogóle masz pojęcie, jaki jest dzień. Artur ma dolarsy. Ma dolarsy, o kurde. Ktoś tu Karol Derpiński obserwuje. I nawet się nie zastanawia, czy to weekend. Mimoza! Yeah. Look, the last time when I saw you, yeah. I got very sad because I didn't talk to you more. To jest ta, która dała mu buziaczka! Jaki comeback w ogóle po kilku odcinkach! 6 odcinków później, kurwa! Skubaj zrobił comeback! So I was wondering that maybe tonight we go crossover. Indeed? Today very nice, very good! With my pleasure, but I can't. I got a girlfriend, sorry. A girlfriend? Yeah, really? Sorry. You're really sorry, I must go. You know, sorry, thank you. Sorry. He has two pipi. Ja wiem, nie widziałem, ale jako akcja. Co się stało? Pamiętasz ta laska z promenady, to on mnie tu chciał. Na tamte randkę mnie zaprosić. Chciała, ty. A co się dzieje? No to się muszę zrobić. Patrycja! To jest po prostu wystrzelony, nie? Jest odklejony w 7 odcinków i uwielbiam to. Ale nagle, k***a, typ krzyże nosi na uszach. Więc mamy tylko napisy na dole. Nic nie słyszymy, co się dzieje i leci jakaś muzyczka miłosna. A ty, co ty zrobisz? Ja ci szukam wszędzie. O co chodzi? Szukałem między sanetką, ja tutaj... Co? Nie ma nic takiego! Nie ma! Nie ma, k***a! Nie ma takiego! Czuję się jak córka Artura. On może sobie flirtować ze wszystkimi dziewczynami, a ja nie mogę nawet porozmawiać z Hiszpanem. Ale z jednej strony może i fajna była ta jego zazdrość. Powiedz ładnie panu papa, idziemy, no. Ty weź te łapy. Papa, grineczek został kupić jeszcze nowe. To jest pa. Adios. Adios. Gdzie ty chodzisz? Gdzie ty chodzisz? Zadaj z Hiszpanami zamiast zmywać naczynia. Nasi bohaterzy wracają do domu po imprezie, się okazuje, że zostali okradzieni. Nie ma nic. Oczywiście mamy XXI wiek, więc pewnie nie zaginęły wszystkie pieniądze tego Artura, bo ma bank, nie? Igor i Marysia, moje ukochane dzieci. To jest teraz najcenniejsza rzecz dla mnie w willi. Całe szczęście, że tego nie ukradli. No a tu masz takie udane dzieci, że naprawdę się za nimi tęskni po prostu codziennie. Ty jest! Kurwa, słońco! Kurwa, szybko, pierdzień! Ty jak jedyny, ty jak ci dam! Popadnikom szybko! A jest ci, śmiesz! Ja do dziewczyn idę! Gdzie jesteście? O, to było, tam był coś, jest Sefcio za nim pobiegł. Ale się zastraszyłam. Nie, cisza. Zaraz Sefcio za nim pobiegł. Szkatułka cała poszła, tak? Kora, co ty robisz? Co
Co się dzieje? Wstań! Słabo ci jest? Potrzebujesz lekarza? Nie. Nie? Wszystko dobrze? Co się dzieje? Gdzie on w ogóle? No nie wiem, słaby wasz Sefcio, zanim pobiegł. Na pewno go zaraz dopadnie. Kto ma telefon komórkowy? Gdzie jest Sefcio? Ja nie mam telefonu w ogóle. Nie wiem, Sef, gdzie on jest? Sefcio! Nie ma Sefcio. Słuchajcie, mówmy spokojnie. Biegłam, jest! Ojej, gadaj, masz go? Gdzie jest? Leży? Nie żyje? Na tym świeczniku nie ma mózgu ofiary, więc chyba nie dogonił. Mów tu! Ja go prawie złapał! Prawie na mnie w taką ciemność! Uciekł! Ja go prawie miał! I on takie dwie wielkie tasze miał! Ja z tą moją taszą już go nie miał dogonić! Dołek ciała. Nie popisałek się w ogóle. Tak ogańba przed Kurum. A przed Arturym też. Tyle szkód moralnych, finansowych. Ja nie wiem, jak to będzie teraz. Ja pilnuję ciebie, dbam o twoje bezpieczeństwo. Także Cześć, proszę cię, nie... No, na promenadzie, wiesz jak było, nie możesz... Boże, te dziewczyny, naprawdę tego... Największa sola wokół tego parę dokumentów, przyrzekam wam. Świat tak by wyglądał, gdyby nie one, pamiętnik jak z wakacji. Narażasz ludzi na niebezpieczeństwo, nie pozwalaj się podrywać, bo do końca to się tragedią na nich. Nie, żaden hotel. Nie, ja mam pomysł. Chodźcie, będziemy razem wszyscy w jednej izbie spać. Tak? Pora? Tak. Do którego idziemy? Do naszego mogę iść. Tak? Do nas pójdziemy. Dobrze. Wspólna noc. Niebezpieczeństwo wisi w powietrzu. To może pójdę przebrać w piżamkę. Korze najlepiej idzie po prostu. To gra aktorska tutaj. Ho? Słuchajcie, nie zwalniamy tempa, wyruszamy na przygodę! Normalnie nasi bohaterzy mają teraz dom na kółkach. Ja, ty, ale obyś, jakie tu są te, jakie tu jest lewozmywa. Jak, podoba ci się? Obyś, jak tu wyszło. Ciasno tutaj jest w ogóle, nie wiem. Pasy zapchnął, jak ty się zachowujesz? Odrobina przemocy już nie jest, co zrobi? Jest mi ciasno tutaj, duszno, niedobrze mi jest, mdli mnie. Możesz mi się zatrzymać? Możesz mi się zatrzymać, bo muszę się przewieczyć. Rozumiesz? W czasie ogóle... jazdy nie rozmawiam się z kierowcą, dobrze? Bo SMS-a zobacz, jak to w ogóle wygląda. Ale proszę, dzwoni... Co za... I jedzie. I duszno nie ma miejsca w ogóle. Mam wiadomość z kempingu, że nie ma miejsca. Musimy pojechać gdzieś, znaleźć dzikie miejsce po prostu. O, jakie? Też świetnie. Jakie? No tak, napisali mi teraz właśnie z tego. No chyba żartujesz, weź stajni, proszę cię, przewieczę się, muszę, niedobrze mi jest. Dobra, słuchajcie. Najlepsze są dziki kempingi, najlepsze są. Dobra, jedziemy. Ja też jestem za tym, jak najbardziej dziki kemping, będzie jakaś przygoda, a nie ta nuda cały czas. Na jakich ty środkach wspomagających jesteś, kobieto? Próbuję to rozgryźć już, trzeci odcinek! Dziecię bardzo smacznego, ty mój bulbasku, papusie, z nagle otwieram oczy. Nie ma Marysi. Nie ma Marysi. Ja wiesz, szukamy Kora. Słyszysz, zgubiłaś się gdzieś na plaży? Tak. I co? Dopłynęłam do brzegu. No, ale Marysia jeszcze wtedy nie umiała pływać. Ja mówię do Ulci, mojej kochanej. Ona, wiesz, bałem się, że urodzi gdzieś na wydmach, żeby pobiegła w prawo. Ja biegnę w lewo. Ganiam, szukamy jej, krzyczymy. Parawanoza, normalnie nic nie widać. Ja wtedy sobie się to już koniec. Wracam do nas na dywanik. Patrzę się, a ona tam leży, ta Marysia, moja kochana, leży. Ja ją tulę. Marysiu, kochanie, ja to bym szukałem cię. Ja nie wiedziałem, gdzie ty poszłaś. Ja byłem przerażony. No, ja za to wszystko teraz wspominam. Słuchaj, mi jest tak niedobrze, że jedźmy. To naprawdę, jedźmy. Ja muszę się usiąść. Patrycja, mało mnie interesują twoje kwasy żołądkowe. Ferment robisz, usiądź się tutaj, proszę. Pierwszy raz słyszę, jak ktoś mówi: średnio mnie interesują twoje kwasy żołądkowe. A widzicie moje plecy? Na mojej koszulce? Kocham pieski! Czy najlepszy sklep z ciuchami dla psiary? Taką koszulkę i wiele innych możecie wyczaić na kochampieski.pl, czyli w moim sklepie dla psiarzy. Wybór mamy duży, więc sprawdź, ale jeżeli tam ci nic nie siądzie, to zapisz się do newslettera, ponieważ w najbliższe 2 miesiące będziemy wprowadzać naprawdę dużo nowości. Już na horyzoncie są bransoletki, ale już wam zdradzając, dosyć prężnie od kilku miesięcy testujemy, sprawdzamy różne smycze, szelki, obroże. Że ogólnie akcesoria dla psów, tylko chcemy się do tego naprawdę przyłożyć, żeby to było naprawdę wysokiej jakości, żeby was zaskoczyć tak samo jak z jakością koszulek i bluz. Prawdopodobnie akcesoria dla waszych czworonogów będą dopiero na lato. Też prężnie pracujemy, żeby trochę zmodyfikować stronę, żeby ją trochę odświeżyć, dodać nowe elementy, między innymi głosowanie na kolejne koszulki, kolejne rasy. Więc prężnie się rozwijamy, ja 100% kochani, co zarobi ten sklep, inwestuję z powrotem w sklep, w promocję.
wszystkie oraz w akcje charytatywne. Więc jeżeli szukacie wysokiej jakości ciuszka dla siebie, to serdecznie zachęcam, zapraszam. Dołożycie przy okazji klocek w rozwijaniu się sklepu. Powiem wam, że z każdym miesiącem coraz bardziej mnie jara rozwijanie tego. Nie spodziewałem się, że aż z tak dużym entuzjazmem podejdziecie do tego mojego sklepu, za co po prostu bardzo dziękuję, bo to są już tysiące zamówień i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby, które może chociażby są aktualnie w koszulce Kocham Pieski, gdy oglądają ten film. Buziak! Link w opisie! Słuchajcie mnie, teraz na tematu śląski jedzenie jest najlepsze. Śląski wurszt, karminadle, to jest dopiero ogień. Rozumiecie to? Zaraz będziecie, zaraz to wszystko skosztujecie. To jest 100% prawda. Tak, że ja śląskie jedzenie chętnie spróbuję, ale muszę dbać o linię, więc wolałabym zjeść jakieś warzywka. A przestań ty z warzywkami do buchu. Masz ochotę? Proszę cię. Bo może jak sobie zwymiotujesz, to ci lepiej będzie. Ja muszę jak ci najlepsze. Ten podchodzi do niej, jak ona jest zatruta z miechem. O Jezu. Czekaj, jak ja bym tu uważał, kruski rolada, modro kapusta. Z o tym jedzeniu. Co jest w ogóle? Czemu tam nie jest? Co się stało? Kora tam jest, kora! Ta toaleta w tym kamperze taka mała, nie mogłam w ogóle się tam zmieścić. W ogóle tak ciasno było i... Chowała spokój u zakleszczenia w toalecie. Bardzo dobrze, kora! Kora jest w moim wieku? Nie wiem, czy mam dłużej, nie. Muszę... Ej! Uważaj na barierkę! Taki ładny widok. W sensie panorama przepiękna. Artur naprawdę nie rozumie, że ja się źle czuję. Jeszcze dodatkowo zaczął mnie szarpać. Aneta obudnie miła. To nie jest to, czego bym oczekiwała od mojego ukochanego mężczyzny. Dobrze, trzeba mieć oczekiwania wysokie. Tylko nie za wysokie. Tak, 4 do 1,80 m. Czego nie siedzicie przy stole? Poklapało się wczoraj, co? Główka boli. Trochę. Nie jesz śniadania przy stole już, co? Ja tam nie mam ochoty wracać do tego stołu, stary, wiesz? Dlaczego? No bo tam już nie ma tak samo. To już wywaliłeś Patrycję, to już nie ma ani ta atmosfera, ani ten klimat. Sefcio, tu nic nie ma tak samo. Odkąd tu przyjechaliśmy, nic nie ma tak samo. Teraz ty mi zaczniesz nawijać na uszy, tak? Stary, ale ja cię nie poznowam, byku. Ja cię nie poznowam. My już sami o siebie się boimy. Nie wiem, czy to za chwilę też nas wywalisz. Dlaczego te odcinki za każdym razem się zaczynają, że oni się lubią, a na końcu się kłócą? I tak co odcinek? Macie toksik relacji, chłopaki! Po tej całej akcji z Patrycją, żal mi się ich zrobił, jak tak rzucali sobie kamyczkami. Pomyślałem, a potrafiajmy sobie tak na bogato, nie? I proszę, całe pole nasze. Kora, ruszaj! No. Tam rzeczy robią, to naprawdę jest pamiętnik z wakacji. Duża ten! No bo to nie ta dziura, chłopie! A co to jest? No to jest jakiś spryskiwacz do wody, aż czy coś. Ty... Gdzie jest jakaś dziura? No nie wiem, czy... Tam mylą dziury, nie wolno mylić dziur. To jest. To jest ten, poczekaj się. Ja mam jeszcze piłeczki! Gdzie jest jakaś dziura, słuchajcie? Kora! Nigdy nie grałam w golfa, ale to jest proste, wystarczy rzucić piłeczką do dziurki i to jest bardzo przyjemne. No mój mąż się degraduje. Jak ja was słucham, dziewczyny. Jesteście taką maskotką tego programu, tylko taką maskotką typu animatronik z FNAF-a. 3, 4. Ona nie potrafi robić piłkę przed sobą. No, nie, ona udaje już kurwa w tym etapie, na pewno, nie? Przypominam, że pośród tych wszystkich ludzi jedyna osoba, która jest aktorem, to jest Artur. Wszyscy inni to są ludzie z łapanki. Umie! Już jest tylko jeden! Umie! Pierwszy strzeliłem! Już jest tylko jeden! Ty to jesteś mistrz! Ale nam Artur frajda sprawił! Tu je tak piknie! Trafić dziurkę tyle i aż tyle! To jest ten cringe, o którym mówiłem, już się skończył sympatycznie. Dobra, cofam mój komentarz, co mówiłem wcześniej a propos dziurek. Strasznie się go wstydzę i przepraszam za niego. Oczywiście pomyliły się nam dziury, nie? No ale to już tam pomijając. Ja by w ogóle tak na to patrza, te latrowy, ja by tego tu siedzieć nie chciał, nie? Tu zacznij koszenia. Ty serce tam przeżywa, ile to trzeba kosić. To był koniec odcinka 7. No i gdybym był skomem youtuberem, to bym wam, kurczę, nie wiem, dzielił każdy odcinek z jego, próbował wymlikować jak najwięcej, ale no chcę, żeby wam się po prostu ciekawie to oglądało. Myślę na tym YouTubku tak długo, że próbuję was jakoś zaskoczyć i na przykład was zaskoczę, słuchajcie, za 2 tygodnie, ponieważ robimy remont w
końcu tego biura, znaczy w końcu, no już tu po prostu kilka lat macie dosyć podobne tło, więc wydaje mi się, że nie zaszkodzi wam trochę je odmienić, zmieni się całkowicie ten regał, ta szafa, tu będziemy taki zajebisty znak ciunka i loczki, to zostanie, a ta skrzynia wyleci, a parapet trochę urozmaicimy i też troszeczkę chcę pozmieniać kwestie świateł tych moich kolorowych za sobą, więc się przygotowujcie psychicznie do delikatnych zmian, jeżeli chodzi o to biuro, o to studio. Nie wiem, jak to nazwać, pokój mój. Ja tu gram w LOLa, chyba też. Panowie golfiarze w stylizacji na bogato. W ogóle ładnie tu jest. W ogóle to jest bardzo ciekawe. Buenos dias. ¿Cómo están? ¿Gustan de ese sitio? ¿Está muy bueno? Czemu ta pani podchodzi tutaj do niej jakimiś ofertami, po prostu jak pani w Bangkoku? Están buscando algo aquí porque tengo muchas ofertas super buenas. Tenemos muchas promociones. No, don't understand. Maybe English. Yes, English. Yes, yes, English. We have very good offers, homes and suits and many things. Mają bardzo dobrą ofertę domów, chałup, willi. Sefcio, kurwa, tłumacz. Czy się nie interesujesz może? Cześć, synek, a ty się ze Śląska? Ja, ja ze Śląska. Chłopie, ty, co wy tu robicie? Do chłopie, jakiś kady mały. O, ze Śląska, no i już koniec. Ty, cześć, ty chłopie, na Śląsku, że nie spotkamy na Kanarysie. To jest mój. O co chodzi? No właśnie, słuchaj, bo my tutaj, to jest moja przyjaciółka, która Hiszpanka. Chodźmy, bo już muszę przewieczyć trochę, no. To jest moja przyjaciółka Hiszpanka. I ja mam tutaj bardzo dobry biznes, robię na willach. Kupuję wille, kupuję mieszkania, handluję tym i robimy z tego bardzo dobre pieniądze. Kolejni robią bambuko, to już klasyk, jeżeli kto robi bambuko cały czas. No. Jakbyś był zainteresowany, to mam dla ciebie piękną willę, naprawdę, za dobre pieniądze. Mam faceta, to który jest... składu, stary. To się dobrze składa, stary, to się dobrze składa. Wiesz, wiesz dlaczego? Tak, tak, żeś mnie wyhaczył po prostu od razu, że... No, ja wiem, że zawsze nie wpadłeś w oko, wiesz jak, nie? Nie, no proszę cię, no. To jest mój przyjaciel, milioner, stary. I on tu właśnie szuka inwestycji, tak żeś, no, spod, wiesz. Ale chłopie, to fajnie, że się przyczepił do synka, co możesz o kasy, no? Wiedziałeś, do kogo musisz przyjść? I synek z niego jest, wiedziałeś, do kogo musisz przyjść, nie? Ja go karmię, muszę go mało brać, żeby on się przewijał, jak to. Fajnie, fajnie. Ale do rzeczy, do rzeczy. Powiem, dobrze przyczepił, bo to jest Hanys, wiesz? Jest okazja, tak? Jest bardzo dobra okazja. Ja z tym Hiszpanem robię bardzo dużo interesów. Zaufany facet. Okej. Wszystko jest piękne. Ta oferta, ten mój ziom ze Śląska, ten Hiszpan, ale byleby się no nie okazało, że ten Darek nie ma ze Sosnowca. Ja mu taką nadzieję. Zresztą zadzwonię, jeszcze się go spytam. Ze Śląsku fajnie, ale ze Sosnowca to nie. No nie. Samo mieszkać w okolicy Warszawy spoko, ale w Radomiu to nie. To nie. No mieszka to mieszkać w którym mieście spoko, ale w Gdańsku to nie. Nie. Ja wam tam lubię ten patyk wkładać. Gdańsk ma swoje plusy, ma dźwigi. Dużo dźwigów. Dla milionera golfisty krótka piłka. Jest wolna chata? To trzeba brać. Słuchaj, przestań, teraz mam takie ciśnienia gopona, rozumiesz? Ja wydaję połowę tego majątku w tej chwili, żeby go już nie wydawać. Ale stary... No już idziemy! Ten trawnik jest sztuczny, chłopie. Ale co? Co? Jak to wygląda w ogóle? Ty, jako ci się kura podoba? Podoba ci się to? Super tu jest, zobacz, że to na okien, nie wiem, co ty to było. Super tu jest! Ja się na nie przyczepiłem, ja po prostu oglądam. Jest tak luksusowo tutaj, tylko nie wiadomo, kto to będzie wszystko sprzątał. No ale zawsze można mieć szminkę, się pomalować, poprzyglądać sobie. Oczywiście, że tak. Młoda kobieta, to i willa młoda. Jak was słucham, dziewczyny, to przynajmniej jestem wdzięczny, że YouTube mnie za to płaci. Gorzej z moimi widzami. Boże, tu jest sypialka, ale tutaj mały. Gdzie na tym łóżku się nie zmieszcza. A tu też łazienka też mało. Proszę cię, a tu w ogóle mi się tu nie podoba. Nie podoba ci się jak to? Fajnie, to jest świetne. Proszę was, ten kibel... Ale co to wygląda ładny widok, w tym kibelku, w tym prysznicu to się zakleszcza. Nie zakleszczy. O właśnie, wstałem! Podpisałem! To taki typ człowieka, że jest na pograniczu bycia normalnym i bycia zamkniętym w kaftan po prostu. Skupany cały czas na granicy, nie? Co się dzieje? Co ty? Jak podpisałeś? Ale jak żeś to podpisał? Jakżeś to podpisał? Dobrze, słuchaj no. Artur, jakżeś to podpisał? Czemu Sefcio cały czas gra tego mądrzejszego tutaj? Nie, to jest jak w domu, słuchajcie, żadnych książek, nic. Co ty stary? Jadę do banku, muszę mu zapłacić połowę. Połowa spadku i willa kupiona. Trochę drogo, no ale kto milionerowi zabroni? Nic tu nie jest pochopnie. Zresztą kupiłem ten dom. To jest najbardziej konkretny wydatek, jaki zrobiłem do tej pory. I po prostu cieszę się. A potem będziecie znowu mówić, że to wynajęte, bo będziecie mi okłamywać. Jak mi się nie spodoba, sprzedam. Może z zyskiem kupię następny. Cieszę się, że Patrycji przy mnie nie ma. Ale żałuję, że nie ma Urszuli, bo
zobaczyłoby we mnie prawdziwego, zdecydowanego mężczyznę, który wie, co zrobić z pieniędzmi. Ej, mi się w ogóle podoba, że tak czysto przy okazji mamy dosłownie pokazaną historię średniej osoby, która wygrała w lotka, nie? Jak naprawdę durny sposób i pochopny ludzie wydawają kasę, jak dostają ją po prostu z nieba, nie? To jest taka mała, może trochę wskazówka, jak osoba trochę się trochę dorobiła, że w przywiązaniu jest cierpienie i w momencie, w którym za bardzo się przywiązujesz do rzeczy i kwestii materialnych, to o dziwo dostajesz odwrotny efekt od szczęścia. Najbardziej cenne są, kochani, wspomnienia i ludzie, bo jeżeli to prawdziwe, to tego nie kupisz. Kupuję się tak prędko niczego za tyle pieniędzy. Powiedz mu, że ja już jadę do banku. Mister, aha, właśnie, zajmij się tym bagnem, ten basen po prostu... Ale stary, tam jest. Przemyśl to jeszcze, Artur! Ja alokację kapitału robię, rozumiesz? Ja szybko ja jeszcze raz w domu zarobię. Ja już nie mam sił do tego, Artura. Ten chłop zgub. Ujrzał końce kałupy i pół majątku chce na to wywalić. I godę mu tłumacza, a do niego jedyne, co jest ważne, to wyczyścić ten basen, co wygląda jak żabiok. I jeszcze Aneta. Właśnie, czemu ten basen jest zielony? Czy to bagno Shreka? A co ty tam w ogóle masz? Gdzie byłeś? Gdzie byłem? Nie umiesz stać? Elacta notarial. Jaki notarial? Co to ma być? Dom kupiłem. Jak dom kupiłeś? A co z tym? Dom. Kupiłem dom. I teraz taki skurcz mam z tych emocji, że nie mogę tego z ręki wypuścić. Po coś tu przyszła? Przejdźmy do rzeczy właśnie. No. Wiesz co, przyszłam cię przeprosić. Za co? No za to, że ostatnio, no nie wiem chyba, czym się zatrułam. Po prostu naprawdę Jezu, źle się tym, czułam. Słuchaj. Ej, dziubek, no przeprosić. Oni się rozstali, bo ona się zatruła. I się o to pokłócili. Ciebie chciałam, nie, wiesz, no wiem, że... Z tymi imprezami... Zróbmy tak. Ja ci chcę, powiedz tak, chcę cię przeprosić. No chcę cię przeprosić. Za to. Za to. Że powiało nudą. No było, no tak, że nudno, że nie pozwoliłam ci się bawić, no też krzyczę. Że nie imprezowo. Co się dzieje w ogóle, what the fuck w ogóle, jaki tyran. Tak było. Było? Było, no. Że już nie będę. No nie będę, naprawdę. Teraz całym zdaniem, tak. Całym zdaniem od początku. No nie będę już taka i... Ale ja już to wyczuwam. Nie wiem, czy wy też wyczuwacie, że oni chcą nam zbrzydzić Artura, żebyśmy mieli satysfakcję z tego, jak on straci wszystkie pieniądze w głupi sposób. Czytam was, chyba czytam, a oglądam na bieżąco. Ja w ogóle nie oglądam tego odcinku wcześniej, bo po co? I pozwolę ci się bawić. O, to rozumiem. Buziaczek. Dobra, dziubeczku. A teraz tutaj poczekaj chwilkę, ja zabiorę rzeczy i pojedziemy do mojej nowej na wyłączną własność willi, okej? Okay? No. Powiedz ci, koniec z tym kiczem, koniec z tym, teraz będę moje na swoje. Nie jesteśmy już razem z Patrycją, ale ja teraz jestem razem z moim domkiem, a ona jak się chce bawić, proszę bardzo, nie mogła lepiej trafić. Patrycja w modelu zabawowym to jest niezła jazda. Będę z tobą tak długo, póki będziesz ciekawa i śmieszna. Fajny związek. Ale to się duży, wiesz, słuchaj. Masz w każdym razie pokój jeszcze, jak będziesz miał. Dobra, już przyjechaliście, dobra. Proszę, dziewczyny, no, pięknie jest. Ale nie. Aneta, ty idziesz tam do pokoju na końcu. Kora, ja mam do ciebie dużą niespodziankę. Sewcio, gdzie ty jesteś? Sewcio! Ja jest sam! A, tu jest łazienka, bardzo ładna, tak. Z widokiem. Co się tak tu rozwalił? Dla dziewczyn. Stary, wykończony rzeg jest. Czym jest wykończony? Twój mi ten krzeżel tam. Ja mam ostatnio tak zajęte 2 tygodnie, cały czas mam coś na głowie, ale miałem, jak ja oglądam te pamiętniki, mam takie, nie no ja muszę jechać do tych Katowic i nagrać ten odcinek, no muszę, bo się uduszę, nie? Po prostu wygrzebałem ten jeden dzień przed świętami, żeby tam się wybrać, nie? Ja mogę być wykończony, rozumiesz? Ja tu mam wszystkie papiery. A Dumianie, tutaj śpimy? Nie, ja tu śpię sam. A ja gdzie śpię? Ale wiesz co, ja ci tam urządziłem legowisko razem z Korą, także tam sobie do niej idź. Legowisko, k***a, jak dla psa! Dobra. Podnoś te zwłoki i tam idziesz, co? Ale kochani, gdzie ja śpię? Ty masz na końcu ten pokój. Ale dlaczego na końcu? Pokój masz. No a po co, to jest wszystko w długie. No dobrze, to chociaż on jest z łazienką? Tam jest łazienka, tak. Gdzie? Tak? Kora! Tak? Kora, Aneta, chodźcie tutaj! Co się, czemu żeś ty tego nie wyczyścił? Czy mówiłem ci? Mam się kąpać w tym szpinaku? Impreza ma być! Bardziej wypadł w szambieni, ale... Ej, słuchajcie, robimy wieczorem imprezę. A tu zachowuje się coraz mniej miło do naszych bohaterów. W ogóle lubicie takie nowoczesne budownictwo, czy bardziej wolicie takie miejsca z duszą? Ja zdecydowanie z duszą. Ja jestem kamieniarz. Lubię kamienice. Ja się czuję nieswojo, jak nie mam przynajmniej tak 2-3 duchów
w salonie. Ja u mnie już wyłapałem mniej więcej jednego w korytarzu i jednego właśnie tutaj mniej więcej na przestrzeni tych dwóch pokoi. Ale na tyle mnie szanują, że przynajmniej nie wbijają mi do sypialni i za to wielki szacun na moich duchów. Otwarcie za chrzciny tego domu. Także słuchajcie, wyjdźcie sobie kasę. Może sobie pieniądze. Na drinki. Możesz może na złożyć dzieci. To ile ty masz już parę tych stringów? Podziel się. To będzie na kolejne, no po 500. Nie, no nie szalejcie za tym. Dobra. Weź po prostu je oddeleguj w świat. Niech one pójdą w dżunglę. Nowa willa, nowe widoki. Ale Artur jakiś nie w humorze. Coś mu tutaj nie pasuje. Oj, Anetka, jak nie ma basenu, to już co? Ja no, co robić? Ja dziękuję. Sefcio! Sefcio! No? Co? Co tam? Pojedziemy gdzieś, nie? No chętnie. Nie ma basenu. Chętnie. Dobra, gdzie jest Patrycja? Ty do kibelka chyba poszła. Dobra, słuchajcie, zbieramy się. Zamawiamy taksi, jedziemy do miasta na imprezę, okej? Okay? No. O. A to co? O! Pani od basenu przyszła! No! Nie możemy się kąpać z tym czymś! To jest brudny basen w ogóle! Ani Fion, ani Szrek by tam nawet nie weszli! In this shambo! This clean! Swimming pool, yes! Clean. Yes. I am the owner of the house! You are into my property! Co powiedział? Go out of my house! No. Nie, proszę panią, ja kupiłem ten dom! Is his house. You have documents? Documents, no. Gdzie są te papiery? Gdzie są te papiery? Kora, gdzie są te papiery? Czemu go cały czas Polacy okradają? Reżyser chyba był na emigracji 15 lat temu. A znam dużo akurat historii, nie wiem jak wy, że no generalnie Polacy dla Polaków nie byli najkochańsi, najbliżsi za granicą i często ich wykorzystywali w taki trochę, no trochę na zasadzie piramidy finansowej, że jeżeli byli na wyższych stanowiskach i wpierw dotali dalej firmy, to wykorzystywali te osoby, które przyjeżdżały i jeszcze trochę nie ogarniały, były w nowym miejscu i tak dalej. I po prostu na nich żerowali. Że to było bardzo powszechne wtedy i w sumie pewnie dalej trochę jest. Sam znam z trzy historie anegdotyczne moich znajomych, więc chyba musi być coś na rzeczy. No i kolejna ciekawostka taka, którą też mówią wszyscy wspólnie, że no małe ilości krajów lubią Polaków. To chyba właśnie przez tą falę migracji, którą mieliśmy te 20 lat temu. Ja w ogóle miałem taki epizod, że ja jeździłem sobie na takie obozy językowe za granicą. Education Fest to się nazywało. Raz byłem prywatnie, a potem kilka razy byłem z wami i nagrywaliśmy z tego odcinki, więc możecie je kiedyś zobaczyć, jeżeli będziecie chcieli. To ogólnie było tam fajnie i ciekawie, ale pamiętam, że jak ktoś się pytał, where are you from, a ja mówiłem I'm from Poland, to oni mieli takie, aha. Osoba obok mnie mówi, że jest ze Francji, ze Szwecji, oni jok super, jopier! Nigdy nie było miło przeżycia, niestety zdarzyło mi się wielokrotnie. A wy macie jakieś wrażenia z tego? Opowiadajcie, słuchajcie. Oglądałem pamiętniki z wakacji, no to opowiadajcie swoje wrażenia z różnych wakacji. Gdzie są te papiery? Lodówka. Co? Lodówka. Dlaczego? Piłeś alkohol i po prostu tam włożyłeś. Podaj mi to do szkoły. Moment, we got a document. O, proszę, proszę. Proszę bardzo, proszę, o, proszę bardzo. Normalnie ta baba. Aktorstwo top, nie? Przeczytała to w 3 sekundy, nie? Nawet nie, w sekundę. Why are you laughing? Why are you laughing? This is a document. Please. No, co chodzi? Co chodzi? Nie wiem o co chodzi. No, co? What going on? What are you laughing? These are false documents. Please explain to him that these are false. These are not documents. Nie zapłaciłem pieniądze, byłem w banku, zrobiłem przelew. Zapłaciłem. Hiszpański gorol nas chyba oszukał. Ona godzi, że to są fałszywe dokumenty. No wiadomo, że sfałszowane dokumenty zostali wyrolowani, no to... Oszukał, że nas oszukał, to oszukał cię. Ja zapłacę za dokumenty, proszę. Ale naprawdę! No to gdzie pani była? Co tu się w ogóle odwaliło? Ja nie wiem, co się teraz w Artura głowie może dziać. Tyle kasy się poszło. Jakoś to mi... To jest masakra jakoś, nie? To jest pani dom? I zapytaj, gdzie to jest łazienka? Gdzie to jest łazienka? Nie pamiętaj, gdzie to jest. Where is toilet here? Ja cię kręcę. This is my house, I swear, I live here. Ty mnie w ogóle nie słuchasz, jak ja ci go... Cicho! Cicho! Pogranicze kaftanu, nie? Ty mnie w ogóle nie słuchasz, stary. No co ja mam powiedzieć, no weźmiemy te walizki i pójdziemy do tej starej willi. Tam jest basen, można też się wykąpać, nie?
Tamta już Patrycja to na Tinderze siedzi. Artur trafił do doradcy finansowego. Lepiej późno niż wcale. Ale czy nie za późno? Okazja była, jest z tym domem. Przyszedł gość, pokazał mi papiery, pokazał willę. Piękną, no bajka. I trzeba było szybko przelać. Ja poszedłem do banku na legalu, wszystko w prawdziwym banku, pieniądze przelałem z mojego konta. Rozumiem. Zaraz przyjdzie Sefcio, dzwoniłem do niego, żeby dokumenty przyniósł. O, jest, jest. Dawaj te papiery, o, to jest to, właśnie. Co to za zasłonę? Proszę pogadać. To wszystko jest spoko. Co to za zasłonę? Panowie, przecież są podrobione, to podrobione papiery. Ale z czego to jest? Kto tak robi, że patrzę złożone dokumenty i go to tak rozbawia? Jakiś śmieszny. Zawsze jest taki różowany. Zawsze już jakiś ciąg. Cicho, do Uli zadzwoniłem i znalazła doradcę w Polsce. Tutaj. To nie są pieczątki. No, ale co to jest? Przecież jest wydrukowany. Z internetu. Tak nie może być. Ale ja na tej poste... Ale kto oszukał? Ale przecież wczoraj ma pan wydruki moje z konta, tak? Proszę pokazać. Są tam dokumenty, druki były, wszystko wydawałem pieniądze legalnie, w banku prawdziwym byłem. Pan wydaje pieniądze wszędzie, w dyskotekach, w barach, kluba, powiedziała. Restauracja. Niech mi pan wydrukuje. Ja wydrukuję więcej. Niech pan wydrukuje więcej. Nie braknie papierek. Może do tu na lepszego doradcy, a nie jakiegoś cudzego chłopa. Sefcio, proszę cię. Panie kochany, 2000 za trip na ryby. Ta zajebista drukarka ekspresowa. Weźcie się, podzielcie, no. Zatem akurat szukałem drukarki, to bym taką sobie trzasnął, co mi wydrukuje w pół sekundy. Artur wraca na stare śmiecie, zmęczony finansową porażką. Raj mu przestaje smakować. Kurwa, znowu wróciliśmy do tej willi zaśmierdziałej. Już mam jej dosyć. God damn it, ja się już tak cieszyłem, że zmienili lokalizację. Cześć, Arturku. Czachuchu zapłacić, ty. Kawiory, szampanie przyjechały. Co? Znowu kiełbasa z serem, tak? Przyzwyczaiłeś się? Nie płacę żaden szampan, żaden kawior, nic. Strasznie cię, no chłopie, chłopie, na usta i patrz. Za nic nie płacę. Za nic Artur, nie płacę. Artur, chłopie, trzeba zapłacić. Sorry, you must pay for this. Strasznie cię. Artur, co? Moment, please. I teraz Artur będzie miał przemianę bycia skąpym milionerem. Co my teraz robimy? Rozumiesz, koniec imprez. Trzeba im to jakoś powiedzieć, rozumiesz? A ja już nie mam ochoty. Stary, bo mi łeb wybuchnie. Dobra. Co? Laski, Artur! Wypad! Wypad z basenu! Koniec, tak, wychodźcie! Ale sam, tak, Artur, koniec! Herbie, poczekaj, chciałam z tobą porozmawiać poważnie. Ja mam dosyć poważnych rozmów, dobrze? I cię obalać w tej chwili. Nie będziemy już poważnie nigdy rozmawiać. Ty miała być zabawna i niepoważna. Artur, no, Artur. Raz, dwa, raz, dwa. Sefcio, bo mi głowa wybuchła. Coś ty chłopie narobić. Słodki sen Tirosa się skończył. Nie interesują mnie żadne dziewczyny, imprezy, wydatki, nie. Jeszcze muszę z Patrycją porozmawiać. Najgorsze, że gdyby tu od początku była Urszula, wszystko wyglądałoby inaczej. Najlepsze w wielkich porażkach milionerów jest to, że im nikt nie współczuje. Nikt. Ojej, straciłeś wszystkie pieniądze i nie masz pieniędzy tak samo jak ja teraz? Ale szkoda. Powodzenia. Zobaczymy się w żabce. Masz żabapkę? Kąpiel dobrze robi na stres i smutki. Człowiek o wszystkim zapomina. O, a ty? O czym chciałeś ze mną porozmawiać, tak? Jak się tak pochmurno zrobiło. Ta burza będzie, no. Pamiętasz, jak się źle tak czułam w kamperze? No, była taka akcja. Dalej jest mi jakoś niedobrze. O. Coś mi mdli w ogóle, kręci jakieś mi się weź, jakieś... w głowie. No sam, ja tam jest jakaś apteczka, będzie jakiś lek. Ale nie sądzę, że to rano też zwymiotowałam. Co? Rano zwymiotowałam. Dobrze, że i ty widzisz, że teraz wymiotowałem? Ale ja, to... akcja totalna. Wiesz co, wydaje mi się, że mogę być w ciąży. Spóźnia mi się okres. Jaki banger na koniec! Ale z kim? No jak z kim? Z tobą. Ale co ty nie... A ty poważnie mówisz? Czy wyglądam teraz na niepoważną? Ja Patrycję dobrze mam co dzień. Ja Patrycję dobrze mam co dzień. Jakie montaże! Ja Patrycję dobrze mam co dzień. Jebisty. To nie my dodaliśmy te dźwięki płaczu dziecka w tle. Ja Patrycję dobrałam codziennie. Ja dziękuję. Już nie na ciążę wyglądam. Ale teraz dostałem dreszczy, boli mnie głowa, zbiera mi się na wymioty. Nie, za dużo tego wszystkiego. Naprawdę. Nie mam pieniędzy, ale powiększam rodzinę.
Więc będziesz miał coraz więcej pieniędzy, mordo! Mordo! Przy trójce to już będzie ile? Z 1000, 1500? Chociaż chyba teraz jeszcze więcej wypłacają. Ja nie nadążam. Za psy nie dają. Jeszcze się okazuje, że trzeba podatki płacić za psa. Wiedziałeś o tym? W kolejnym odcinku Artur i Sefcio ruszą nocą na ratunek dziewczynom. Milioner zarządzi inwentaryzację luksusowych przedmiotów i spróbuje je zwrócić. Dlaczego Patrycja wpadnie we wściekłość? I co żona Artura znowu robi w willi? No dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Dla waszej nieograniczonej ciekawości, to jesteśmy już po 8 odcinkach przygód Sefcia oraz Artura. Nie wiem, czy mogę zdradzać, ile jeszcze nam zostało, ale jeszcze zostały. Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek zobaczyć, to zostawcie łapkę w górę i postaram się do was wrócić z pomiędzykami z wakacji jakoś za półtora tygodnia. Chciałem jeszcze tego rozwiać na koniec wątpliwości, ponieważ widziałem wiele komentarzy, które są w błędzie. Gdyż niektórzy z was dobrze pamiętam, jak mówiłem, że będzie przerwa od kuchennych na pamiętniki. Teraz jak się przeplatają te kuchenne z pamiętnikami, no to macie takie, no bo dlatego, że pamiętniki nie idą. One idą zajebiście. Ja je uwielbiam nagrywać. Jest to zdecydowanie dużo, dużo dla mnie prostsze i przyjemniejsze, żeby nagrać pamiętniki niż kuchenne rewolucje. Ale przy okazji ja bardzo lubię nagrywać kuchenne rewolucje, jest to dla mnie ultra ciekawe i mimo, że wymaga to ode mnie dużo więcej czasu, to uwielbiam to robić. A potem przy okazji jakieś tworzyć swoje własne treści, tylko opierać się na komentowaniu czyjejś twórczości i pojechać do tych restauracji. Więc ja po prostu tych pamiętników tak wam nie zarzuciłem od razu wszystko na głowę, ponieważ też tempo wypuszczania tych odcinków jest dużo wolniejsze niż myślałem. Poza tym myślałem, że każdy z tych odcinków pamiętników będzie osobną historią, a jednak one są połączone. Dlatego po prostu jak wam się deklarowałem, że będzie przerwa od kuchennych, trochę posiadałem inną wiedzę na temat, jak to będzie wyglądało. Więc zapewniam was, że z największą przyjemnością przyniosę wam dzisiaj pamiętniki z wakacji, przyniosę ponownie, jeżeli zostawicie łapkę w górę, kuchenne i odwiedzanie restauracji i może jeszcze jakieś inne filmy. Też z chęcią będę wam rzucał. Ja powiem wam, że ostatnio jestem zachwycony, ilu z was nowych do mnie przychodzi, ale też ilu stałych widzów powróciło na ten kanał. No i oczywiście ci widzowie, którzy nigdy nie odeszli. Dziękuję wam po prostu wszystkim za oglądanie mojego kanału, bo naprawdę nie spodziewałem się, że kiedykolwiek wrócę do momentu, kiedy będę mógł się poszczycić ponad 10 milionami wyświetlami miesięcznie już przez taki okres czasu. Jestem po prostu wam niesamowicie wdzięczny, motywujecie mnie, pompujecie, żeby dalej nagrywać i jakoś tak poczułem, że chcę wam to powiedzieć, jeżeli to brzmi ckliwe, no to sorry. Trzymajcie się, kochani, mam nadzieję, że dostaniecie jakiegoś fajnego prezencika na zająca. Trzymajcie się, hej!